Dzień dobry. Myślę, że możemy pomału rozpocząć z lekkim poślizgiem dzisiejsze wydarzenie. Kolejna edycja Skarbów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zostanie poświęcona właśnie pamiątkowi, wspomnieniu Wiktora Gładysza. Wydarzenie jest także transmitowane przez internet za pośrednictwem naszej strony facebookowej, ale tylko ta taka pierwsza część poświęcona wykładowi, referatowi Gładysza, natomiast koncert muzyczny, no, będę musiał już tutaj transmisję zakończyć. Natomiast właśnie po wydarzeniu zapraszam właśnie Państwa również do zapoznania się z wystawą zdjęć w gablotach. Zapraszam również do zapoznania się z wystawą za Państwa plecami, które przygotowało Archiwum Państwowe w Poznaniu, a za taką merytoryczną stronę odpowiada Pani Beata Karwalska, kustosz Archiwum Państwowego w Poznaniu. Bardzo serdecznie Państwa witam. Niezmiernie witam Panią Ewę Filipowską, wnuczkę Wiktora Gładysza. Bardzo miło. Niezmiernie mi również powitać członków rodziny Wiktora Gładysza, najbliższych. Bardzo serdecznie witam Pana Dyrektora Henryka Kryska z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Dzięki właśnie Panu Dyrektorowi mamy możliwość zaprezentować właśnie w naszym gmachu tutaj wystawę. I nie przedłużając, poprosiłbym do zabrania głosu, do mini wykładu, aby przedstawił nam dzisiaj profesor Rafał Dobek, który w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk sprawuje funkcję sekretarza generalnego, natomiast aktywnie pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Tam również się doktoryzował w 2002 roku na podstawie pracy Raymond Aron, Dialog z Historią i Polityką. 12 lat później na podstawie pracy Paryż 1871 oraz dorobku naukowego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych. No i należy wspomnieć, że do jego zainteresowań naukowych należy zaliczyć historię Francji, Wielkopolski XIX i XX wieku oraz historię idei politycznych, w tym szczególnie liberalizmu. Pan profesor przedstawi dla nas dzisiaj wykład o Poznaniu przełomu XIX i XX wieku, właśnie w tych czasach, w których Wiktor Gładysz żył i aktywnie działał. Bardzo serdecznie zapraszam, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze za to miłe przedstawienie również. Szanowni Państwo, pozwólcie Państwo, że ja spróbuję Państwu przedstawić taką fotografię Poznania na przełomie XIX-XX wieku, aż mniej więcej po rok 1914, czyli tego Poznania, do którego Gładysz przyjeżdża, tego Poznania, w którym się uczy i w którym zaczyna naprawdę swoją działalność zawodową, tego Poznania, w którym aktywnie działa w Sokole. Jak na każdej fotografii trzeba zacząć od przedstawienia bohaterów. Tych bohaterów jest sporo, bo w 1899 roku ludność Poznania to jest mniej więcej 75 tysięcy osób, a już rok później, w roku 1900 mamy 117 tysięcy. To nie oznacza, że poznaniacy zaczęli się nagle tak szybko rozmnażać. Poznań po prostu się powiększył. W tym czasie, w marcu 1900 roku do Poznania włączono nowe dzielnice, Jeżyce, Łazarz, Górczyn, Wildę. Stąd ten nagły skok, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Tak szczerze mówiąc, te 117 tysięcy mieszkańców na tle pozostałych ówczesnych miast Rzeszy to nie jest jakaś nadzwyczajna liczba.
Poznań, jeśli dobrze policzyłem, był 30 miastem na terenie Niemiec pod względem liczby mieszkańców. Daleko nam było do Berlina, prawie dwumilionowego, daleko do Hamburga, Monachium, to jest 500 tysięcy, bliższe nam Wrocław 400 tysięcy, Szczecin ponad 200 tysięcy, nawet Gdańsk 170 tysięcy mieszkańców, więc na tym tle Poznań jest mimo wszystko stosunkowo niewielki. Ale trzeba powiedzieć, że Poznań w tym czasie notuje rzeczywiście imponujący wzrost. Pod każdym możliwym względem te lata przełomu XIX i XX wieku to jest nie tylko powiększenie Poznania, to jest moment, kiedy mamy ewidentne przyspieszenie rozwoju całego miasta. Takie są takie czasy, czasem w mieście, kiedy nagle się zaczyna bardzo dużo dziać i tak jest tym razem, tak? Dokładnie początku XX wieku. Ten imponujący wzrost dotyczy także liczby ludności. 117 tysięcy w roku 1900, około 160 paru tysięcy, raptem 10 lat później. No wyobraźcie sobie Państwo, że w ciągu 10 lat przybywa prawie 50 tysięcy mieszkańców. I ten wzrost już jest naprawdę imponujący. Znaczy, jeżeli porównamy nawet Poznań do pozostałych miast Rzeszy, to wprawdzie do Berlina nam ciągle daleko, bo tam przyrost wynosił około 200 tysięcy. No ale już porównując się do bliższych nam miast, Szczecin 20 parę tysięcy, podobnie Gdańsk, a w Poznaniu właśnie około 50 tysięcy nowych mieszkańców. I skąd przybywali nowi mieszkańcy? Nasz bohater pod tym względem jest bardzo typowy. To są w większości Wielkopolanie. Są ludzie, którzy przybywają z Wielkopolski, z wielkopolskich miasteczek i wsi. Pozwolę sobie zacytować pana profesora Matusika, który zresztą o tym okresie znakomicie pisze w swojej historii Poznania. Ci ze wsi zatrudniali się jako robotnicy w poznańskich warsztatach i zakładach przemysłowych. Z kolei przybywający z wielkopolskich miasteczek, tego naturalnego zaplecza społecznego Poznania, mający już jakieś przygotowanie w zawodach miejskich, czy pewien rodzaj wykształcenia, zasilali tutejsze rzemiosło i handel. Znowu, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że nasz bohater jest bardzo typowym poznaniakiem w tym okresie, poznaniakiem napływowym, rzeczywiście z Kamiennej, tak, z kilkadziesiąt kilometrów od Poznania. Charakterystyczne zresztą to jego wspomnienie podróży do Poznania, pierwszej długiej podróży bardzo młodego jeszcze człowieka. Człowieka posiadającego już minimalne wykształcenie, to go wyróżniało. Wykształcenie, które pozwoliło mu następnie kontynuować naukę w Poznaniu, a potem właśnie wejść do poznańskiego handlu, do drogi. Dalej szukali ludzie właśnie tacy jak on. Szukali zatrudnienia na państwowych posadach, na poczcie i kolei, gdzie sporo było też niezagrzewających zwykle miejsca przybyszy z Niemiec czy na innych niższych stanowiskach urzędniczych. Co istotne, ten przyrost dotyczy tak Polaków jak Niemców. Znaczy widać wyraźnie, że tutaj proporcje między układ sił, słowo między Polakami a Niemcami w mieście się specjalnie nie zmienia w tym czasie. Wyraźnie przybywają jedni i drudzy. W 1895 roku, tu trzeba brać te dane z pewnym przybliżeniem, szacujemy głównie na podstawie wyznania, ale w 1995 roku mniej więcej 50% mieszkańców Poznania to Polacy, 40-41% Niemcy, ponad 8% jeszcze wtedy Żydzi. W 1900 roku Polaków już jest 54%, Niemców około 40%, Żydów 5%. No i w 1910 56%, Niemców 39%, natomiast ewidentnie ubywa Izraelitów. W 1910 to jest ledwie 3,6%. Widać, po pierwsze, rozszerzenie Poznania nie wpłynęło bardzo istotnie na proporcje narodowościowe. To widać wyraźnie. Po drugie, niezmiennie przez cały ten okres mamy do czynienia z wyraźnym odpływem ludności żydowskiej z Poznania.
To jest proces dość dobrze znany, opisany, odpływ na zachód w kierunku Berlina, przede wszystkim innych miast niemieckich. Wyjątkiem jest ten rok 1900 właśnie ze względu na przyłączenie nowych dzielnic, kiedy w liczbach bezwzględnych przybywa mniej więcej 200 żydowskich mieszkańców miasta. Długofalowo Poznań zmienia się wyraźnie, jeśli chodzi o narodowość, na korzyść polską. Znaczy, dość przypomnieć, że jeszcze w 1958 roku Polacy stanowili wyraźną mniejszość w Poznaniu. To było grubo poniżej 50%. Natomiast teraz już pod koniec XIX, na początku XX wieku stanowią grupę dominującą, na tyle istotną, że ja w swoim słynnym opisie Poznania, tego pruskiego Poznania okresu, w ostatnich zdaniach piszę, że teraz to w gruncie rzeczy już Polacy będą decydować o wyglądzie tego miasta i od ich zachowania, postawy będzie teraz bardzo dużo zależało. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że te liczby, które podałem, obejmują garnizon wojskowy. W zdecydowanej większości oczywiście niemiecki, ale to są Niemcy przebywający tu mimo wszystko czasowo. A więc widać wyraźnie spadek ilości, spadek procentowy i spadek w liczbach bezwzględnych, jeśli chodzi o ludność żydowską Poznania. Spadek procentowy i wzrost w liczbach bezwzględnych, to wyraźnie mimo wszystko ludności niemieckiej. Jeśli weźmiemy pod uwagę lata 1858-1860 do 1910, to 50-lecie, to Niemców w sumie przybyło trzykrotnie. Tak? Znaczy ta liczba Niemców w Poznaniu wzrasta bardzo wyraźnie, trzykrotnie, ale procentowo to jest ciągle spadek, no bo jeszcze szybciej przyrasta liczba ludności polskiej. Skąd się biorą ci migranci? No właśnie, jak powiedziałem, przede wszystkim z małych miast, miasteczek i wsi wielkopolskiej. W nielicznych przypadkach to głównie chodzi o urzędników wojskowych niemieckich przyjeżdżających poza Wielkopolski. Natomiast musimy niestety pamiętać o tym, że Wielkopolska to jest region, z którego się emigruje. Od 71 do 14 roku z Wielkopolski wyjechało w granicach 500 000 ludzi. Bardzo niewielu tu przyjeżdża na stałe, żeby się osiedlić. W efekcie ta migracja wewnętrzna, poznańska migracja, to też są głównie Wielkopolanie. Do tego trzeba dodać stosunkowo niewielki, teraz już przechodzimy bezpośrednio do naszych bohaterów, stosunkowo niewielki przyrost naturalny w Poznaniu. To jest rocznie między 1900 a 1910 rokiem z mniej więcej od 1000 do 2000 urodzeń na plus, tak, w stosunku do liczby zgonów. To naprawdę jest niewielka liczba, nawet jeżeli porównamy ją do całości Wielkopolski, która pod tym względem wypada nieco lepiej. Skąd się bierze ta niewielka liczba? Paradoksalnie to jest okres, w którym wyraźnie zmieniają się warunki sanitarne, poprawiają się warunki medyczne, co za tym idzie, spada liczba zgonów w Poznaniu. Przez to dziesięciolecie dość istotne. Znaczy sprawdziłem, w 1900 roku statystycznie umierało w Poznaniu 29 czy 30 mieszkańców na 1000. W 1910 to jest raptem 21. To jest naprawdę istotny spadek. Ale kłopot w tym, że rodziny poznańskie są relatywnie mało dzietne. Niewiele dzieci tu się rodzi. Mniej więcej 30 rocznie na 1000 mieszkańców. Te rodziny poznańskie małodzietne, to znaczy czwórka, mniej więcej 70% rodzin posiada nie więcej niż czwórkę dzieci. Jak na początek XX wieku, to nie są wysokie
liczby. I znowu Wielkopolska, jeżeli spojrzymy na cały region, jest dość istotnie inna pod tym względem. Co więcej, jeśli dobrze pamiętam, teraz 30% rodzin w Poznaniu to jest dwójka dzieci. Naprawdę jest stosunkowo niewiele. Więc powtórzę jeszcze raz, ta migracja zewnętrzna, ten przyrost Poznania wynika z przyjazdu Wielkopolan do miasta. Jak wygląda ta populacja Poznania? Ja specjalnie umieściłem tutaj zdjęcia ludzi młodych, bo to jest bardzo młoda populacja. To są ludzie stosunkowo młodzi. Średnia długość życia w Poznaniu w 1910 roku dla mężczyzn to jest około 39-40 lat. Też nie nadzwyczajna liczba. Poznań na tle Rzeszy wypada kiepsko pod tym względem, ba na tle nawet Wielkopolski wypada nie najlepiej. W Wielkopolsce średnio żyje się nieco dłużej, dla kobiet to jest 40 parę lat. To wynika z szeregu czynników, o których jeszcze częściowo wspomnę. Natomiast jeżeli podejmiemy od tego niemowlęta, trzeba pamiętać, że mniej więcej 25% dzieci nie dożyje 5 roku życia w tym czasie. Do porównania teraz to jest liczba bez porównania niższa, bodajże 4% to mogę się pomylić tutaj. Ale jeżeli odjąć tą śmiertelność dzieci, no to średnia życia mężczyzn to będzie 40 parę lat, kobiet już przekracza 50, ale nawet te liczby nie są nadzwyczajne, jeżeli porównamy je do niemieckich czy europejskich. Największe żniwo, jeśli chodzi o śmiertelność w Poznaniu, zbiera niewątpliwie gruźlica, czyli jak mówiono, suchoty w tym czasie. Prawdopodobnie około 10% mieszkańców umiera właśnie na gruźlicę. Dalej w ogóle choroby płuc. Zapalenie płuc to była katastrofa i dla dorosłych, i dla dzieci. Krup, dyftery, słonica, dalej choroby serca. Chyba, że się zdarzy jeszcze po drodze jakaś duża epidemia, aczkolwiek rzecz ostatnia, taka naprawdę spora epidemia, to jest 1866 rok. Zresztą ogólnoeuropejska epidemia cholery. Ci Wielkopolanie nie są za wysocy, zwłaszcza na nasze dzisiejsze standardy. Średnia wzrostu to jest 168-167 cm mniej więcej. Średnia wzrasta. Zresztą na tle z kolei pozostałych ziem polskich to wypada jeszcze całkiem nieźle. Jeszcze jedno trzeba, o jednej rzeczy trzeba wspomnieć. Musimy pamiętać o tym, że te wszystkie dane to są średnie i są obciążone tym kluczowym problemem średniej. Znaczy, jak zagłębić się dokładniej, to się okazuje, że mamy dość istotne różnice. Pani profesor Liczbińska z Wydziału Biologii pisała swego czasu o śmiertelności w różnych parafiach poznańskich. Co prawda dla okresu troszkę wcześniejszego, to jakoś 1865-74 chyba, ale dobrze pokazała, jak w zależności od tego, gdzie się znajdowała parafia, kto w niej zamieszkiwał, bogatsi czy biedniejsi, ta długość życia ewidentnie się zmieniała. W zależności od nie tylko od poziomu życia, ale także od dostępu do medycyny, poziomu urządzeń sanitarnych i tak dalej. Także to wygląda dość różnie. Dość powiedzieć, że z tego co pamiętam, jak pani profesor Liczbińska wskazała, jeszcze wtedy te średnie życia są dużo niższe. Najniższa wynosiła 18 lat, najwyższa grubo powyżej 30. W zależności właśnie od miejsca, od parafii. Jak mówiłem, poznaniacy są młodzi. 1/5 poznaniaków to są dzieci do 10 roku życia. Kolejna 1/5 to młodzi ludzie między 10
a 20 rokiem życia. Trzeba też powiedzieć, że ci przybysze zazwyczaj to też są ludzie stosunkowo młodzi, no bo tacy wybierają się w tego rodzaju podróż. Między 20 a 60 rokiem życia to jest około 50% populacji Poznania. No i potem już jest coraz mniej, powyżej 60 lat to jest 7-8% mieszkańców Poznania. Oznacza, że w wieku mniej więcej aktywności zawodowej znajduje się około 60% mieszkańców miasta. Aktywności zawodowej liczonej od 15 roku życia. Jak wygląda ta aktywność zawodowa? W 1907 roku 60 parę tysięcy, teoretycznie 60 parę tysięcy poznaniaków jest rzeczywiście aktywnych. W praktyce było ich więcej, no ale statystyka rejestrowała wówczas właśnie 67 tysięcy, z czego no większość, znaczy największa część to są ludzie zatrudnieni w przemyśle, około 25 tysięcy zatrudnionych. Jeżeli do tego doliczyć członków rodzin, to wychodzi około 60 tysięcy osób. Wśród tych zatrudnionych w przemyśle mniej więcej 40% to kobiety, 60% głównie w przemyśle oczywiście odzieżowym, lżejszym, 60% to mężczyźni. Około 14 tysięcy osób zatrudnionych jest w handlu, szeroko pojętym transporcie, usługach. 14 tysięcy, licząc z rodzinami, wyjdzie mniej więcej 30 parę tysięcy mieszkańców Poznania. No i w tym 1/5 to kobiety i pozostają nam urzędnicy. To jest w sumie dość spora grupa, paradoksalnie. Oczywiście o Poznaniu mówiono, że to miasto urzędników. Było ich tu sporo, 2-3 tysiące maksymalnie. Wolne zawody, nauczyciele, lekarze, prawnicy, dziennikarze, to jest około też 2-2,5 tysiąca może osób. A wśród urzędników rzecz charakterystyczna, praktycznie nie ma w ogóle kobiet. To są sami mężczyźni. Dalej, to co statystyka pruska odnotowywała jako osoby bez zawodu. To będzie biedota w dużej mierze, to będą prostytutki, to będą żebracy, to będą także osoby po prostu poszukujące niekiedy pracy. To jest kilka tysięcy osób na terenie Poznania. I wreszcie ostatnia grupa, chyba najsłabiej w tym wszystkim opracowana, najsłabiej znana, służba poznańska. Prawdopodobnie też za kilku tysięcy, ja mówię prawdopodobnie, bo jeśli dobrze pamiętam, to nie ma dobrych opracowań dotyczących służby w Poznaniu. Można to ewentualnie porównywać do innych miast polskich w tym okresie. Do tych aktywnych zawodowo trzeba dodać właśnie dzieci, po części niepracujące, teoretycznie przynajmniej małżonki. To jest niemal równa grupa, około 70 tysięcy osób. Kiedy spojrzymy na przemysł poznański, tu mamy Cegielskiego roku 1916, dominują przez dłuższy czas właściwie te same branże, to znaczy ci robotnicy zatrudnieni w przemyśle w dużej mierze pracują w przemyśle budowlanym. No, jak za chwilę Państwu pokażę, to jest boom budowlany. Poznań buduje się wtedy rzeczywiście na potęgę. No i potrzebuje rąk do pracy. A poza tym w branży spożywczej, odzieżowej, to jest mniej więcej po 1/6, niewiele mniej w branży maszynowej. To zatrudnienie w przemyśle i rzemiosłach jednocześnie bardzo szybko rośnie. Jeżeli porównamy je na przykład do lat 70., to w 1910 roku jest czterokrotnie wyższe. I oczywiście robotnicy, którzy zatrudniają się w tych zakładach przemysłowych, są w dużej mierze napływowi właśnie mieszkańcy wielkopolskiej wsi.
W przemyśle spożywczym największą rolę ciągle odgrywają niestety gorzelnie. Gorzelnie, produkcja wódek, Kantorowicz to jest taki bardzo typowy wielkopolski, poznański przykład. Do tego młynarstwo, tytoń. Rzecz charakterystyczna zresztą, że ten przemysł związany ze spirytusem, z alkoholem notuje szybki przyrost, bardzo duże zyski nawet w trudnych czasach. Tak? Nawet w okresie wojny, już po wybuchu I wojny światowej, Kantorowicz wypłacał całkiem niezłe dywidendy. Równie dynamicznie rozwija się młynarstwo, browary. Wyposażenia z kolei dla tego przemysłu ciężkiego, przemysłu spożywczego dostarcza m.in. cegielski, przemysł metalowy, ale oprócz tego kolejne fabryki. Tutaj mamy resztki pozostałości po fabryce Urbanowskiego, nieco młodszej niż cegielskiego, istniejąca przez jakiś czas jeszcze fabryka Megelina. Tych fabryk związanych z przemysłem metalowym jest sporo. No i ważne są, wyjątkowo ważne w kontekście poznańskim, zakłady, czyli warsztaty naprawcze, niemieckie warsztaty naprawcze taboru kolejowego, zatrudniające pod koniec XIX wieku w sumie największą liczbę pracowników. Ten przemysł metalowy boryka się ze znanymi już nam wcześniej zresztą kłopotami, to znaczy problemy z surowcami, które trzeba sprowadzać jednak dość daleka. Na szczęście już jest linia kolejowa, która rzeczywiście łączy, która łączy Poznań ze Śląskiem. Problemy ze zbytem. Ten nasz przemysł niestety generalnie produkuje ciągle głównie na potrzeby samej Wielkopolski. W stosunkowo niewielkim stopniu wszystko eksportuje, choćby dlatego, że nie jest w stanie w sumie wygrać z konkurencją wewnątrz niemiecką. Problemem jest też niekiedy polityka. Wiadomo, że choćby Cegielski produkował na rynki wschodnie, ale tutaj relacje między Niemcami a Rosją się komplikują i w związku z tym handel ze wschodem staje się też coraz trudniejszy. Moment odbicia, ale to dosłownie moment, krótki moment odbicia dla przemysłu metalowego nastąpi na początku wojny, tak? Kiedy ewidentnie zakłady włącznie z Cegielskim w związku z wojną zwiększają zatrudnienie. Mamy przemysł chemiczny w Poznaniu, no najsłynniejsze to jest fabryka Romana Maja na Starołęce, zatrudniająca też kilkaset osób. Ale nadal trzeba powiedzieć, że ten poznański przemysł w 1900 roku jest stosunkowo słaby i na tle zwłaszcza Niemiec stosunkowo zacofany. Dość powiedzieć, że w Poznaniu mamy raptem 200 kilkadziesiąt, w 1907 roku 200 kilkadziesiąt silników czy napędów szerzej, spalinowych, elektrycznych czy wodnych, wszystkiego razem wziętych. Tak? To jest mniej więcej 5% przedsiębiorstw, a cała reszta to jest nadal siła mięśni i siła zwierząt, które decydują. Nie mówiąc o tym, że naprawdę rzeczywiście nowoczesne są tylko nieliczne, największe przedsiębiorstwa. Dominują w sumie w Poznaniu, jak spojrzymy na rzemiosło, na przemysł, cały czas dominują niewielkie warsztaty. Niewielkie, zatrudniające parę osób, a czasami tylko jedną osobę i ledwo wiążące koniec z końcem. Raptem niecałe 10, w 1900 roku niecałe 10% firm zatrudnia powyżej 10 pracowników. A cała reszta to są właśnie te niewielkie warsztaty. Zatrudnienie to jest jedno, ważne są zarobki. Dla tych przeciętnych młodych poznaniaków, którzy tu przebywają, i te zarobki wyglądają, zależy jak na to spojrzeć. Czeladnik zarabia mniej więcej 1,5 marki dziennie, robotnik 2,5 marki, dobrze wykwalifikowany robotnik, majster,
właściciel niewielkiego warsztatu, zazwyczaj do 5 marek dziennie. I tak naprawdę ta grupa, o której wspomniałem, to jest zdecydowana większość mieszkańców. Najbogatsi zarabiają mniej więcej 10-20 razy więcej. Tak? Ale to z kolei jest bardzo niewielka grupa. Teraz te dane dotyczące zarobków nie byłyby tak istotne, gdybym nie podał zaraz Państwu z kolei tego, na co muszą wydać te pieniądze. Czyli ile to kosztuje? Jak wygląda życie, cena życia w Poznaniu? Cena mieszkania to jest 8 do 14 marek cena niewielkiego mieszkania, a w dużej części właściwie jednego pokoju. 8 do 14 marek miesięcznie, a do tego chleb to jest 19 feników, za kilogram mleko 11 feników, masło 40 feników, za odpowiednik mniej więcej naszej kostki. Jedno jajko to jest coś, na co mniej więcej wszyscy mogą sobie pozwolić, bo to raptem 4 feniki. Ale mięso, kilogram mięsa zależy jeszcze jakiej jakości, ale kosztuje już 1,5 do 2 marek. Więc widzicie Państwo, że jak podliczymy to wszystko, spojrzymy na zarobki, to spora część tych mieszkańców Poznania ostatecznie ledwo wiąże koniec z końcem. Nie być gołosłownym, pozwolę sobie zacytować dyrektora biura higienicznego w Poznaniu, niemieckiego biura higienicznego, dokładnie z 1901 roku, kiedy pisał tak: odżywianie klas, przepraszam, ubogich tu w Poznaniu jest nader nędzne i niedostateczne. Powodem tego są po pierwsze stosunkowo nadzwyczajnie drogie mieszkania, wobec czego komorne pochłania niepomierną część dochodu. Za mieszkanie, które częstokroć składa się z jednej tylko izby i to zupełnie nie nadającej się do przebywania w niej ludzi, płaci się właśnie od 8 do 14 marek miesięcznie. W takich mieszkaniach mieszkało się, szacuje, mniej więcej 30% Poznaniaków. Co więcej, 30% zazwyczaj mieszka w jednej izbie, w której towarzyszy im cała rodzina. Liczmy 4-5 osób wszystkiego razem. O, tutaj Państwo widzicie, to akurat nie jest poznańskie mieszkanie, ale to jest typowa izba robotnicza z Berlina, dokładnie z tego okresu. Możemy przyjąć, że standard poznański byłby nieco niższy. Ale to jest mniej więcej to. Kilka mebli, możliwie najprostszych, zazwyczaj zresztą sosnowych, bo to po prostu najtańsze. I jednopokojowe mieszkanie. Przejdźmy od przemysłu do handlu poznańskiego. To jest tradycyjny handel, to jest jarmark świętojański z 1915 roku, ale ten handel, co zresztą świetnie widać w tych wspomnieniach Gładysza, handel się zmienia i to rzeczywiście istotnie się zmienia. Pojawiają się bardzo nowoczesne sklepy z nowoczesną obsługą. Widać na zdjęciach przepoki, piękne sklepy z wielkimi witrynami. To widać w tej drogerii, którą Gładysz wielokrotnie opisuje. Widać specjalizację, także to muszą być ludzie wykształceni, którzy wiedzą, co robią, czym się zajmują, co klientowi podać. Pojawiają się duże sklepy wielobranżowe, pojawiają się wreszcie domy towarowe. To jest pierwszy polski dom towarowy na Starym Rynku, dom Ignatowicza, który już dzisiaj nie istnieje, zresztą wielka, wielka, naprawdę spora kamienica. Wcześniejszy był niemiecki dom Petersdorfa na rogu Żydowskiej i Rynku. Zresztą te domy towarowe spowodowały kłopot na rynku, no bo one zaburzały zupełnie architekturę tego miejsca. Stąd Niemcy później zajęli się tą sprawą, fasadami, uregulowaniem kwestii fasad właśnie na rynku. Pojawiają się takie sklepy, ale trzeba pamiętać, że oczywiście zdecydowana większość tego naszego handlu poznańskiego to nadal małe sklepiki, najczęściej obsługiwane gdzieś tam jeszcze w oficynach, obsługiwane przez raptem jedną, dwie osoby, właściciela i kogoś z rodziny. Skoro wspominając o tym, mówiłem o tej
ludności aktywnej zawodowo, mniej aktywnej zawodowo. Proszę pamiętać, że wśród tych teoretycznie nieaktywnych zawodowo są właśnie ci członkowie rodzin, którzy również siedzą w tych warsztatach, którzy również siedzą w tych małych sklepikach. No i wreszcie warto wspomnieć o tej kolejnej dużej grupie, o służbie, prawdopodobnie najbiedniejszej części społeczeństwa, czy jednej z najbiedniejszych. Służące, bo 2/3 służby to są kobiety, przybywające głównie właśnie ze wsi, często niewykształcone, mieszkające albo gdzieś na poddaszu w małym pokoiku, albo w oficynie, a niekiedy w ogóle nie mające własnego pokoju, tylko jak wiadomo na przykład w kuchni. Słabo bądź wcale wynagradzane. Być może nawet poniżej tej półtorej marki, wykonujące, to są zazwyczaj, tak jak w większości miast polskich, prawdopodobnie jedna służąca na rodzinę mniej więcej, to znaczy jedna służąca na bardziej dostatną, nią na mieszczańską rodzinę, to oznacza, że wykonuje wszelkie możliwe prace. I sprzątaczki, i kucharki, i pomocnicy przy dzieciach, i tak dalej. No więc widzicie Państwo mniej więcej tych mieszkańców, tak? Tą grupę mieszkańców Poznania, tą grupę zasilił Wiktor Gładysz. Teraz pora przedstawić otoczenie. Jak wygląda Poznań? A Poznań znowu bardzo szybko i bardzo mocno się zmienia. Ciągle wprawdzie dominują kamienice, 3-4-piętrowe, tak jak widać właśnie na Świętym Marcinie, a właściwie jeszcze wówczas St. Martinstrasse. Kamienice 3-4-piętrowe, wielorodzinne kamienice mieszczańskie. W 1910 roku według danych niemieckich mieliśmy mniej więcej 3,5 tysiąca budynków mieszkalnych w Poznaniu, z czego ponad 1000 to są właśnie takie kamienice. Te 3,5 tysiąca to jest 30 parę tysięcy mieszkań. Teraz przeliczcie sobie Państwo 30 parę tysięcy mieszkań na populację wówczas w granicach 160 tysięcy mieszkańców. Pozwolę sobie znowu za profesorem Matusikiem przedstawić typowy układ kamienicy. To jest akurat bogata kamienica z bogatymi mieszkańcami, bo kamienica Cegielskiego przy ulicy Ogrodowej 10. W 1911 roku na parterze kamienicy mieszkała ręciska, tylko że to oczywiście nie jest ręciska w sensie osoby chorej, tak? Czy korzystającej z renty z tytułu choroby. Ręciska to oznacza ubierająca rentę finansową. Stosunkowo zamożna osoba. Jadwiga Brzeska, dalej aptekarz Mieczysław Konieczny oraz dr Franciszek Jankowski, specjalista od chorób serca. Drugie piętro wynajmował kapitan Max Karls. Na trzecim piętrze mieszkał Paul Dyckerhoff, tajny radca sądowy w Sądzie Nadziemskim. W oficynie majster szewski Adam Lewandowski. Ten układ, pisze profesor Matusik, był dość typowy. Na przedmieściach jak Wilda czy Łazarz i w gorszych częściach miasta, na Chwaliszewie, Rybakach, Garbarach, zamiast wyższych urzędników i oficerów czy przedstawicieli wolnych zawodów, lepsze piętra zamieszkiwali rzemieślnicy i drobniejsi urzędnicy kolejowi czy pocztowi, sutereny i strychy, praczki, krawcowe, służące, woźnice, czeladnicy, robotnicy wszelkich fachów. W oficynach zaś działały warsztaty i małe przedsiębiorstwa wszelkiego rodzaju. Teraz jeśli chodzi o wygody w tychże mieszkaniach poznańskich. W 1905 roku jedna piąta mieszkań ma łazienkę. Łazienkę z toaletą. Trzeba powiedzieć, że zdarzało się też, zwłaszcza wcześniej, że toaleta funkcjonowała poza łazienką. Łazienkę z dostępem do wody. Ogrzewanie to są głównie piece węglowe. Raptem 2% mieszkań w tym okresie ma coś, co byśmy określili mianem centralnego.
Oświetlenie, 70% mieszkań na początku XX wieku jest oświetlanych ciągle lampami naftowymi, 20% gazowymi, reszta to jest oświetlenie elektryczne. A nawet mniej niż, bo to jest znacznie mniej niż 10%, jeśli chodzi o elektrykę. Wspomniałem o tych łazienkach, ubikacjach. Jest charakterystyczny opis z tego samego mniej więcej okresu. To sam początek XX wieku, opis jednego z mieszkań roboczych. Już nie pamiętam, szczerze mówiąc, teraz czyjego autorstwa. Mieszkanie znajdowało się w suterenie. No i jest też taki charakterystyczny fragment, w którym jest mowa o tym, że praktycznie do tej sutereny nie wpada światło, bo wszystkie okna są zasłonięte przez klozety. To było dość typowe. Moment budowy, ukończenia kanalizacji w Poznaniu, czy budowy kanalizacji, nowoczesnych kanalizacji, to jest 1896 rok. Zanim ta kanalizacja dotarła jeszcze do bardziej odległych dzielnic, to jeszcze trochę czasu minęło. Wcześniej teoretycznie każda posesja powinna posiadać szafę. A jeszcze wcześniej, ale to już się cofamy do lat 60., 50., no to wszystko spływało po prostu ściekami. Więc tu się, to mamy rewolucję, naprawdę. To jest rewolucja, która ma olbrzymie znaczenie, bo nie chodzi tylko o wygodę życia, ale to ma olbrzymi wpływ także na długość życia, na warunki sanitarne. Ta rewolucja obejmuje nie tylko kwestię kanalizacji. To jest bruk, który się pojawia w całym Poznaniu, mniej więcej od lat 80. XIX wieku. To jest zmiana w komunikacji. Najpierw tramwaje konne, potem tutaj Państwo zobaczycie na pierwszy tramwaj na środkę. Pierwszy tramwaj elektryczny 1898 rok. Pierwszy samochód w Poznaniu pojawił się bodaj w 1901 roku, sprowadzony przez zakład pana Stanisława Czeskiego, który zresztą później całkiem niezły handel w związku właśnie z samochodami uruchomił. Do tego dochodzą zmiany w architekturze, w budownictwie, to poszerzenie granic Poznania, ale to szczerze mówiąc, poszerzenie granic niewiele by znaczyło, gdyby nie to, że praktycznie równocześnie zlikwidowano fortyfikacje wokół Poznania. Fortyfikacje, które zatrzymywały rozwój miasta, które więziły miasto w gorsecie. Przede wszystkim Bramę Berlińską. Brama Berlińska zostaje wreszcie rozebrana w 1901 roku, mniej więcej dzisiejsza Kaponiera. Rozebrana w 1901 roku, to umożliwia ewidentnie rozwój miasta w kierunku zachodnim, a w 1902 roku, przypominam, że wcześniej Poznań był twierdzą, tych fortów była rzeczywiście cała masa dookoła. W 1902 roku cesarz Wilhelm, przebywając w Poznaniu, łaskawie oznajmia, że fortyfikacje na lewobrzeżnym Poznaniu, fortyfikacje lewobrzeżnego Poznania zostaną rozebrane. Na usilną prośbę zresztą władz niemieckich, prośbę od dłuższego już czasu do Berlina wysyłaną, silną prośbę nadburmistrza Wittlinga. To ewidentnie umożliwia rozbudowę miasta i ta rozbudowa rzeczywiście teraz nabiera niesłychanego tempa, zwłaszcza jeżeli się spojrzy na wcześniejsze dzieje Poznania. Już nieco wcześniej powstają te budynki, które tu widać. Nowy ratusz, którego już dzisiaj oczywiście od dawna nie ma. Biblioteka cesarza Wilhelma, czyli biblioteka uniwersytecka, czy wreszcie muzeum prowincjonalne, dzisiaj nasze Muzeum Narodowe, widać tam u góry po prawej stronie, naprzeciw stoi jeszcze wówczas pracu wilhelmińskim na tym pomniku Fryderyk Wilhelm III. No ale najważniejsze jest to, co przed nami. To, co do dzisiaj jest doskonale Państwu znane, chluba miasta,
czyli dzielnica cesarska, w tym wypadku widok z 1914 roku, dzielnica cesarska, forum cesarskie powstałe w latach 1905-1910. Oczywiście kluczowym elementem jest Zamek Królewski, bo tak go formalnie wówczas nazywano, Zamek Królewski, uroczyście otwarty przez Wilhelma II w obecności nawet kanclerza Hetmana Holwega w 1910 roku. A dalej powstają, nieco dalej, może nieco dalej widoczny budynek Komisji Osadniczej, czyli o, tutaj dzisiejsze Kolegium Majów, obok ówczesny niemiecki Teatr Miejski. To, czego tu nie widać, czyli dzisiejsze Kolegium Minus, to jest Akademia Królewska. Kolegium dzisiejsze, z kolei Kolegium Juridicum, to jest budynek Raiffeisena. Naprzeciw Kolegium Juridicum też jeszcze nie widać, ja stoję mniej więcej w miejscu, gdzie powinna być pewnie Akademia Muzyczna. Ta dzisiejsza Akademia Muzyczna, wówczas Dom Ewangelicki. No to była niesłychana, tak? Zresztą wzorowana na wielkich miastach europejskich. To było takie założenie ringu dookoła Poznania, który miał dać Poznaniowi wielkość, powietrze, wpuścić światło, to miało być też zielone. W tym wszystkim zresztą trzeba pamiętać oczywiście, że pośrodku stoi Bismarck. Więc coś niebywałego dla tego prowincjonalnego Poznania. I ci mieszkańcy Poznania, przede wszystkim Niemcy oczywiście, są tym zachwyceni. To jest fantastyczna nowość, jak wzorowy Prusak, zgodnie z tytułem książki, Artur Krontal, zachwycał się tą piękną dzielnicą. Prawda jest taka, że ona oczywiście ma wymiar germanizacyjny, że to jest taki stempel niemiecki tutaj w Wielkopolsce. Tak jak Niemcy budowali też na zachodzie, podobne rzeczy robili na przykład w Strasburgu, tak, odebranym Francuzom w XIX wieku, w ogóle w Alzacji czy w Lotaryngii. No i stąd te dziwne formy historyczne, tak, które mają pokazywać, że to była ziemia historycznie niemiecka. Ale prawda jest też taka, że na początku XX wieku to jest rzeczywiście bardzo nowoczesne zamierzenie urbanistyczne. Nadzwyczajne osiągnięcie i ci zwłaszcza poznańscy Niemcy są z niego autentycznie dumni. To jest dla nich oznaka tego, że stajemy się wreszcie nowoczesnym miastem na skalę europejską. Ten boom budowlany początku XX wieku to nie jest tylko kwestia dzielnicy cesarskiej. On obejmuje cały szereg dzielnic, ale przede wszystkim te nowo dołączone do Poznania, gdzie jest miejsce na to, żeby się budować. No i świadectwem tego są do dziś istniejące zresztą wspaniałe kamienice, choćby te, które powstały po 1905 roku przy ulicy Budego, już secesyjne kamienice, domy secesyjne. Budego to jest dzisiejsza Roosevelta. Hohenzollernstrasse, czyli kamienice przy Mickiewicza, Karlstrasse, czyli Słowackiego. Rozbudowuje się szybko Łazarz. A przede wszystkim no, ta ulica, którą tu Państwo widzicie, to była wówczas Neue Gartenstrasse. Poznajecie Państwo, co to jest? To jest Matejki. Kapitalne, piękne kamienice przy Matejki, wysokie na poznańskie standardy. To są zresztą bardzo drogie kamienice. To są spore mieszkania, w których mieszkają naprawdę majętni poznaniacy, z nietypowymi układami wewnętrznymi, z nietypowym zapleczem. Zielone zaplecze to nie są już typowe te brudne, ciemne zaplecza kamienic
poznańskich. Zresztą w ogóle wyjątkowo piękna, piękna dzielnica, wyjątkowo piękny fragment Poznania. Do tego dochodzą kolejne. Tuż przed I wojną światową zaczyna się budować Sołacz. Zaprojektowany, zresztą pomyślany początkowo głównie jako dzielnica urzędnicza. Niemieccy urzędnicy wówczas zaczynają budować domy. Istotne jest budownictwo jednak nie tylko to dla bogatszych. Istotne są też powstające nowe rozwiązania dla nieco uboższych poznaniaków. Zaczyna się rozwijać rzeczywiście w Poznaniu spółdzielczość. To jeszcze pod koniec XIX wieku. Pierwsze spółdzielnie powstają już w latach 90. XIX wieku. W 1894 roku powstają robotnicze zabudowania przy Wierzbięcicach, a w 1902 roku kompleks zabudowań robotniczych dla robotników o stosunkowo niskim standardzie na Chwaliszewie. To jest już nieistniejący budynek, ale ostatni z nich jeszcze ciągle już niezamieszkany, w zasadzie w stanie ruiny można oglądać. Rzecz charakterystyczna, największa jest spółdzielnia mieszkaniowa urzędników niemieckich. To jest najprężniejsza budująca przy tych lepszych ulicach, właśnie przy dzisiejszej Roosevelta, czy Matejki, domy nowoczesne z podwórzami wypełnionymi zielenią. Te nowe dzielnice wymagają także na przykład nowych kościołów i budują te kościoły przy wsparciu państwa, częściowo kościoły ewangelickie, już bez wsparcia państwa kościoły katolickie. Ewangelickie to te, które państwo poznajecie. Ten pierwszy to był wówczas kościół świętego Łukasza, kościół garnizonowy już wtedy. Garnizonowym pozostał, dzisiaj jest kościół podwyższenia krzyża czy szamarzyskiego. Obok neogotycki kościół Chrystusa, a dzisiaj pamiętacie państwo, co to, kojarzycie, co to jest? To jest Matejki, czyli święty Jan. No i wreszcie kościół świętego Mateusza, czas ewangelicki, dzisiaj Maryi Królowej, wtedy to był plac Bismarka, dzisiaj rynek Wilecki. No i dobrze znane ale kościoły katolickie Serca Jezusowego i Matki Boskiej Bolesnej przy ówczesnej i dzisiejszej Glogauerstrasse. Do tego trzeba by dodać jeszcze ten piękny budynek, który jak się zdaje, albo już zmienił, albo niebawem zmieni właściciela, czyli synagoga. To jest pewien paradoks oczywiście, że ta zmniejszająca się gmina żydowska w Poznaniu buduje piękną synagogę, ale ta synagoga jest pewną oznaką samoświadomości Żydów, ich przekonania co do własnego również znaczenia i chęci zaznaczenia swojej obecności po prostu w mieście. Warto też zauważyć, że Niemcy na przykład w 1913 roku szczęśliwie tuż przed I wojną odnawiają ratusz. Nasz piękny ratusz zabytkowy. Ten ruch budowlany nie kończy się tylko na kamienicach. Miasto potrzebuje całej infrastruktury. Tak gwałtownie rozwijające się młode miasto potrzebuje przecież szkół. W 1890 roku mamy raptem 6 szkół elementarnych w Poznaniu. Pod koniec tego okresu będzie ich już kilkanaście. Część z nich to są rzeczywiście nowoczesne budynki. Do dzisiaj zresztą używane jako budynki szkolne. 10 szkół bodajże dysponuje salami gimnastycznymi. To jest absolutna coś zupełnie nowego. Tak? Sale gimnastyczne oznacza, że można ćwiczenia fizyczne uprawiać również zimą czy jesienią, tak? Bo inaczej było się skazanym tylko na ćwiczenia na zewnątrz.
Oczywiście ta szkoła jest już bardzo mocno zgermanizowana w tym okresie i profesor Molin tutaj podaje, że na 300 nauczycieli wtedy w Poznaniu raptem 40 paru to są Polacy. Język polski jest językiem po pierwsze po niemieckim, po drugie nauczanym w tylko wybranych klasach w niewielkiej liczbie godzin, a poza tym szkoły elementarne uczą niemieckiego, religii, arytmetyki, po części historii. Ale trzeba oddać tym naszym niemieckim mieszkańcom, niemieckim władzom Poznania, znowu za profesorem Molikiem, w początkach XX wieku wszystkie poznańskie dzieci pobierały naukę. To jest duże osiągnięcie, znaczące na terenach polskich, choć dla Niemiec to jest raczej pewna w sumie norma. W Poznaniu na początku XX wieku istnieją cztery szkoły średnie i cztery gimnazja. Od 1903 roku cztery gimnazja. Tutaj brakuje jeszcze tego najmłodszego, ale dobrze znanego Państwu budynku, więc stwierdziłem, że nie będę go tu umieszczał, czyli dzisiejszego Marcinka. Gimnazjum Augusty Wiktorii od 1903 roku. Najstarszy, no to jest oczywiście, to jest Maria Magdalena. Dalej od 1834 roku Gimnazjum Fryderyka Wilhelma. No i wreszcie trzecie Gotthilfa Bergera. To tutaj dzisiaj już nieistniejący budynek po dawnej, po wcześniejszej szkole realnej, założonej właśnie przez Bergera. Do tego dochodzi 6 prywatnych szkół dla dziewcząt, nauczających podstaw pisania, czytania, arytmetyki, przydatnych umiejętności, szycie, po części muzyki. Te szkoły, zresztą prywatne, są też ściśle nadzorowane już na początku XX wieku przez władze niemieckie, jeśli chodzi o program nauczania, co oznacza, że w dużej mierze zostają w efekcie już zgermanizowane. No i problem uczelni wyższej, ten problem, z którym Poznań się boryka od bardzo długiego już czasu, no swoisty dla mnie, tak? Czymś zamiast było PTPN. Jak wiadomo, od lat 50. Polacy, nie tylko Polacy, domagali się, składali w Berlinie prośbę o założenie uczelni wyższej. No więc w 1903 roku mamy Królewską Niemiecką Akademię. Taki twór pośredni w zasadzie, między szkołą średnią, gimnazjum, a uniwersytetem. Teoretycznie mamy trzy wydziały: ekonomiczno-prawny, historyczno-filologiczny i nauk przyrodniczych. Cztery semestry studiów, ale to jest uczelnia, która na przykład nie ma prawa nadawania tytułów naukowych. Więc sami Niemcy się śmiali, że przepraszam za określenie, tak, to ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra. Nie bardzo wiadomo, co dokładnie. Ta Akademia Królewska też nie cieszyła się specjalnym poważaniem. Zresztą liczba studentów w miarę lat raczej spadała. Trzeba do tego dodać towarzystwa, rozmaite towarzystwa prywatne, takie jak właśnie PTPN, nasze Towarzystwo Przyjaciół Nauk, i niemiecki odpowiednik, czyli Historische Gesellschaft für die Provinz Posen z 1885 roku. Zresztą trzeba też powiedzieć, że w miarę ze sobą współpracujący. Mamy wyraźny podział narodowy, ale jednocześnie no na przykład nawzajem recenzowano publikacje. No i pozostał nam jeszcze czas wolny w Poznaniu, bo ci Poznaniacy jednak trochę tego czasu wolnego mają i Poznań coś do zaoferowania w czasie wolnym także ma. Mamy gazety, rozwijający się rynek gazet, niemieckich i polskich bardzo wyraźnie osobno. Niemieckie Posener Zeitung, Posener Tageblatt, Posener Morgenzeitung, polskie Dziennik Poznański, Kurier Poznański, Goniec Wielkopolski, Wielkopolanin,
Różne są oblicza tych gazet, także różne politycznie. Niektóre są adresowane do znacznie szerszego czytelnika, a to oznacza, że wiadomości są krótsze, lżejsze, publikowane są zazwyczaj nie najwyższej jakości powieści w odcinkach. Liczba czytelników też jest różna, powiedzmy od kilku do najwyższe nakłady, to jest rzędu 20 tysięcy, ale to są gazety adresowane też do całej Wielkopolski, nie tylko do Poznania. Dalej teatry. Teatr miejski, niemiecki, o którym już była mowa, teatr polski, budynek nieco starszy. Również dość przystępnym zazwyczaj repertuarem, dostosowanym do przeciętnego odbiorcy poznańskiego. Ten przeciętny odbiorca, jak Państwo widzieli po mieszkańcach Poznania, nie jest inteligentny. Tak? To jest przeciętny odbiorca mieszczański, jak to pisał chyba profesor Trzeciakowski, taki, który idzie po to, żeby się pośmiać do teatru. Więc teatry grywają polskie i niemieckie, grywają farsy, pojawiają się operetki, ale trzeba teatrowi polskiemu oddać, że na początku XX wieku grywa Mickiewicza i Słowackiego, i Wyspiańskiego, i Moliera, i Szekspira, Schillera, Ibsena, z nowszych autorów. To jest też moment, początek XX wieku, kiedy pojawia się kino. Poznaniu. Pierwsze projekcje to jest jeszcze 1896-1907 rok, natomiast pierwsze regularnie funkcjonujące kino w restauracji to jest rok 1903. Od lat 70. jeszcze mamy ogród zoologiczny, ale 1904 rok, zupełnie piękna dzielnica właśnie na Łazarzu. 1904 rok to jest ogród botaniczny razem z palmiami, który się pojawia i rzeczywiście zachwyca poznaniaków. Jeżeli nie chcą do ogrodu botanicznego, to poznaniacy mogą się udać na Szeląg spacer. Mogą się wykąpać w Warcie. Mamy już łazienki. O, te tutaj, przepraszam, te tu widoczne łazienki nad Wartą, jeszcze wówczas drewniane, one dość szybko zostaną rozebrane i przebudowane. No i do tego dochodzi jeszcze cała masa innych aktywności, cała masa towarzystw. Chóry, towarzystwa śpiewacze, towarzystwa dobroczynne, towarzystwa szachistów, tak? Towarzystwa sportowe się wtedy pojawiają. Trzeba zaznaczyć, że rzeczywiście to jest swoiste społeczeństwo obywatelskie, które się wtedy tworzy na bardzo wielu planach, ale trzeba też powiedzieć jasno, zdecydowanie więcej tych towarzystw jest wśród Niemców. Mimo wszystko dużo aktywniejsi, chociaż populacja w Poznaniu jest mniejsza, ale to ludzie bogaci i mimo wszystko lepiej wykształceni. Wszystko jest ze sobą powiązane. Te towarzystwa sportowe, kulturalne, dobroczynne mają też bardzo wyraźny charakter narodowy. Ten podział narodowy jest tu bardzo silny. To zresztą też dobrze widać we wspomnieniach Gładysza, gdy on pisze o tym polskim handlu, tak, i o tym, że przyjęte było, że swój do swego po swoje, polski klient powinien wspierać polskie drogerie i ma zresztą pretensje do Polaków, którzy tego nie robią. Skoro o Gładyszu mowa, no to jest moment, kiedy na dobre w życie poznaniaków wkracza sport. W 1886 roku pojawia się to towarzystwo, dla którego ono odegra tak istotną rzeczywiście rolę, czyli SOKÓŁ, kółka gimnastyczne. Trzeba tu też wyraźnie powiedzieć, że to nie byłoby możliwe, gdyby nie te sale gimnastyczne, które się też w tym czasie pojawiają, bo mają gdzie ćwiczyć po prostu. Do tego Poznań jest już wówczas ośrodkiem wioślarskim. Do dzisiaj
pozostał. Pojawiają się pierwsze kluby tenisowe, głównie niemieckie, no i piłka nożna. Tak? Znowu najpierw Niemcy, to są niemieckie kluby Union, Wiktoria, a pierwszy polski klub 1907 rok, który się nazywał początkowo Normania. To jest aktywność dla młodszych i skoro już o tym mówimy, to jeszcze o jednym trzeba wspomnieć, harcerstwo, które wkracza do Poznania w roku 1912, kiedy to niezależnie od siebie, jak się wydaje, pojawiają się dwie drużyny, pierwsze dwie poznańskie drużyny harcerskie. Teraz już zupełnie szybciutko na koniec, ja chciałbym wspomnieć o ludziach, którzy tworzyli ten Poznań. I trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to są i Polacy, i Niemcy. Konkurując ze sobą bardzo silnie już w tym okresie, a jednak wspólnie tworzą jedno miasto. My musimy, jak 100 lat później z hakiem, przyznać, że bardzo dużo zawdzięczamy, temu panu. To jest Richard Witting, nadburmistrz Poznania w tym kluczowym okresie, kiedy rozbierano fortyfikacje, kiedy zaczyna się budowa dzielnicy cesarskiej, kiedy zaczyna się ten wielki boom budowlany, to jest w dużej mierze jego zasługa. Nie tylko Wittinga, także kolejnego nadburmistrza, bo Witting szybko awansował, przeniósł się do Berlina. Ten kolejny to jest Ernst Wilms, którego tu Państwo widzicie po środku. Trzeba wspomnieć wreszcie o niemieckich architektach, którzy ten nasz Poznań budowali. Wybrałem od Państwa Józefa Stubena, czyli postać odpowiedzialną właśnie w dużej mierze za Forum Cesarskie. A obok tego, rzecz jasna, no, też nie mamy się specjalnie czego wstydzić. Skoro mowa o architektach, to za tą naszą kamienicę frontową odpowiada ten pierwszy, młodziutki jeszcze wówczas, Robert Sławski. Później wielka sława polskiej, nie tylko poznańskiej architektury. Dalej kluczowe postacie, Heliodor Święcicki, człowiek niezwykle istotny i dla PTPN-u, i dla medycyny poznańskiej, niemieckiej, z tytułem profesorskim, doktor honoris causa UJ-u jeszcze przed I wojną światową. No i oczywiście pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego. Poznańscy prawnicy, ten, którego Państwo tu widzicie, to jest jeszcze stosunkowo młody wówczas Jarogniew Drwęski, późniejszy nadburmistrz najpierw Poznania, a potem pierwszy polski prezydent miasta po wojnie. No i wreszcie postać niezwykle istotna dla Wielkopolski, też reprezentant tego wielkopolskiego, aktywnego bardzo wtedy duchowieństwa, ksiądz Piotr Wawrzyniak, jak Niemcy mawiali, nieformalny minister finansów Polaków w Wielkopolsce. I wszyscy razem, konkurują ze sobą, często w porach, ale wszyscy razem ostatecznie tworzyli wtedy ten Poznań, który Państwo dzisiaj znacie, z którego jeszcze wszyscy korzystamy. Zmieściłem się mniej więcej w czasie, bo trochę przedłużyłem, za co bardzo, bardzo przepraszam. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Panie profesorze, w jednym z opracowań znalazłem taką wzmiankę, że ta synagoga poznańska była uważana za najpiękniejszą budowaną w tym czasie w całych Niemczech. To jest jedno. Drugie, musiała mieć jakieś znaczenie, bo w Muzeum Poli jest w tej samej sali XIX-wiecznej, gdzie jest synagoga na Tłumackiem, jest nasza synagoga, czyli miała jakieś znaczenie. Dla mnie pytanie, z tego co Pan powiedział w tym kontekście, co Pan powiedział, że liczba Żydów jak gdyby zmalała w tym czasie. Skąd ta, bym powiedział, jeżeli można powiedzieć takie pytanie, ta chęć zbudowania takiej wspaniałej synagogi dla takiej niewielkiej ilości populacji żydowskiej? Przepraszam za to pytanie. Liczba Żydów maleje, ale to są stosunkowo majętni ludzie. Stosunkowo majętni i wszystko wskazuje na to, że oni rzeczywiście pragnęli też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność w mieście i temu i swój dobrobyt. Znaczy, tak? I stąd ten pomysł
budowy nowej synagogi, pominąc zamiast dwóch wcześniej, znacznie skromniejszych wcześniej istniejących. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten piękny wykład. Mam nadzieję, że będzie teraz ciut łatwiej opowiedzieć o samym Wiktorze Gładyszu, kiedy poznaliśmy już tak szczegółowo lata, w których on sam żył, funkcjonował i działał. Mam nadzieję także, to nie jest łatwo opowiadać o Wiktorze Gładyszu przed niektórymi członkami rodziny, więc mam nadzieję, że jak jakieś będą błędy, to Państwo wybaczą, skorygują i będzie dobrze. Tak, moim zadaniem jest troszeczkę właśnie tak przedstawić postać Wiktora Gładysza, jego życie, działalność, którą prowadził, a także właśnie pamiętnik, który pozostawił po sobie, napisał w latach pod koniec życia. Ale zanim do tego doszło, to oczywiście urodził się 21 grudnia 1866 roku w Brzezince. Dzisiaj to jest miejscowość Brzezie Łąki. I był synem Karola Gładysza i Anastazji Wąchalskiej. To już było jakby Anastazja, to było jej drugie wyjście za mąż, ponieważ pierwszy mąż Tomasz zmarł. Karol Gładysz, można powiedzieć, że wrzenił się, ponieważ wcześniej miał fabrykę powozów w Poznaniu, którą niestety stracił. Następnie właśnie ożenił się z Anastazją Wąchalską, która miała właśnie folwark w Brzezich Łąkach. I tam miała już kilkoro właśnie dzieci z pierwszego małżeństwa. Razem z Karolem Gładyszem doczekali się kolejnych potomków i właśnie jednym z dwóch dwójki synów był wspomniany Wiktor Gładysz. To ponownie Wiktor Gładysz, no, można powiedzieć, że nie miał łatwego życia od samego początku, ponieważ folwark także został utracony. No, najprawdopodobniej Karol Gładysz nie był sprawnym właścicielem tutaj ziemskim i miał trudności z gospodarowaniem majątkiem. Ponadto zmarła także żona Anastazja. No i Gładysz miał wtedy 8 lat. Majątek został sprzedany, a rodzina przeprowadziła się do Kamionny. Tam Gładysz chodził do szkoły do 14 roku życia. On idealnie w pamiętniku właśnie opisuje te czasy. I tą szkołę można powiedzieć, że prowadzi, że uczęszczał tam do 1880 roku. Następnie wyruszył do Poznania, gdzie uczęszczał do miejskiej szkoły średniej. Jego marzeniem można powiedzieć, że było takie, aby zostać nauczycielem, ale to wiadomo, że w postępującej germanizacji zaboru pruskiego no, stawało się mało realne i za namową, najprawdopodobniej za dobrą radą, za namową rodziny został przyjęty na, można powiedzieć, taką stancję u państwa Barcikowskich, z którymi ta rodzina Gładyszów także była spowinowacona. I tam w zasadzie zaczął uczęszczać do miejskiej szkoły średniej, do której chodził do 1882 roku. Jej nie zdążył niestety ukończyć, ponieważ już został włączony do tej fabryki Romana Barcikowskiego, do drogerii, którą on wówczas prowadził i bardzo dobrze prosperowała, no aby przyuczył się też tego fachu. Jednocześnie chodził do szkoły kupieckiej wieczorowo, którą już ukończył z wyróżnieniem, no więc można powiedzieć, że Gładysz był zawsze takim człowiekiem, który cenił sobie naukę, był samoukiem bardzo wielu właśnie tej tematach i dokształcał się, można powiedzieć, cały czas. I też w tym okresie młodości poznał właśnie swoją przyszłą małżonkę, z którą ożenił się w 1894 roku. Wspólnie doczekali się bardzo wielu dzieci, aż
mieli 9, z czego trójka to byli synowie. I tak w zasadzie można powiedzieć, że upływała, o to jest właśnie małżonka Wiktora Gładysza, Wanda z domu Goławiecka. Po lewej właśnie jej portret, no, zdjęcia troszkę słabsze jakoś, ale wiadomo, że są starsze zdjęcia, więc no, można przymrużyć oko. Natomiast po prawej jest spacer Wiktora i Wandy Goławieckiej. No i takim bardzo ważnym etapem w życiu Wiktora Gładysza, no to był działalność w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. Można powiedzieć, że to się nie wzięło znikąd, ponieważ gdy chodził do szkoły, to był twórcą takiego kółka, można powiedzieć, to było tajne kółko Orzeł. Funkcjonowało ono w latach 1884-1886 i tu trzeba też wspomnieć, że to kółko było poświęcone właśnie czytaniu literatury, sporach historycznych, ale także jako no, młodzi tutaj mężczyźni, można powiedzieć, było poświęcone także boksowi, sztuce rapierów i oni tak próbowali swoich sił między sobą, co było bardzo istotne właśnie w późniejszej aktywności w Sokole, gdzie była też dzięki temu cechował się taką dobrą sprawnością fizyczną, też gimnastyczną. I właśnie z 2 czerwca 1886 roku utworzono w Poznaniu Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No i w zasadzie członkowie wraz z Wiktorem Gładyszem gremialnie wstąpili do Towarzystwa Gimnastycznego. No i w zasadzie w tym momencie też kółko przestało funkcjonować. Sam Gładysz no, był niezwykle aktywnym członkiem Sokoła. Bardzo często chodził na ćwiczenia, na takie lekcje gimnastyki. No, to też wtedy to towarzystwo gimnastyczne chorowało na taką przypadłość, że no, nie mieli dobrze wykwalifikowanego nauczyciela od gimnastyki. Zachodziły na nim także bardzo częste zmiany. Aż w końcu, no, widząc talent Gładysza, chociaż no, nigdy nie był takim wykwalifikowanym, można powiedzieć, nauczycielem od wychowania fizycznego, no to został w zasadzie takim nauczycielem przez szereg lat w Poznaniu. I choć no, w zasadzie był amatorem, ale no, cały czas się sam udoskonalił, był także no, tutaj takim propagatorem gimnastyki wolnej, przyrządowej, ćwiczeniach na powietrzu, ćwiczeniach musztry, więc to bardzo polecał. No i ta kariera w samym towarzystwie no, przebiegała też stopniowo. W 1893 roku utworzono Związek Sokołów Wielkopolskich, w którym został Wiktor Gładysz naczelnikiem i wówczas no, podlegały mu wszystkie te gniazda w zaborze pruskim i w państwie niemieckim, które zostały utworzone do tego czasu. I on tam jeździł, wizytował, prowadził lekcje pokazowe, organizował występy, szkolił przyszłych właśnie nauczycieli tego fachu. No ale oczywiście wraz z rozwojem lat, około na początku XX wieku, no, powstały takie spory pomiędzy Gładyszem i tą grupą starszych, można powiedzieć, członków, a młodymi młodzieżą. I tutaj w zasadzie to też jak profesor Dobek wspomniał, że w Poznaniu właśnie to było wyślarstwo, rower się pojawił i to pokazywało, że nie tylko już gimnastyka, wymachiwanie rąk, nóg i ćwiczenie ogólnego rozwoju ciała, ale także właśnie jakieś zajęcia lekkoatletyczne. I tutaj powstawał spór pomiędzy członkami, co trenować, co pokazywać. On trwał kilka lat, w zasadzie już w 1902 roku powołano grono techniczne, gdzie zamiast takiego przywództwa Gładysza, no, kilka osób współdecydowało o rozwoju, chociaż no, Gładysz tą dominującą pozycję zachował aż do 1909 roku jako przewodniczący tego grona technicznego. Także w tym czasie utworzono, można powiedzieć, taki wielobój, gdzie
część czasu poświęcono na gimnastykę, a drugą część na ćwiczenie zajęć z lekkoatletyki. No ale niewątpliwie no, Gładysz był postacią tutaj no, niezwykle zasłużoną dla rozwoju sportu, wychowania fizycznego w Poznaniu i nie tylko poprzez czynny i aktywny udział w towarzystwie gimnastycznym Sokół, ale także poprzez swoje pisarstwo pisał artykuły do takiej gazetki Wieczory Ćwiczebne, które były dodatkiem do czasopisma Sokół. Napisał także w 1887 roku książkę, taki podręcznik Nauka gimnastyki Sokolej. Przez wiele lat wydawało się, że jest to już praca utracona i dzisiaj nie znana, ale no na szczęście pojawił się egzemplarz w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Jest on zdigitalizowany, więc można go w serwisie Polona obejrzeć dokładnie. No ale to też ten podręcznik no, troszkę spotkał się z krytyką ze środowiska związanego z Krakowem, z przeglądem krakowskim. Co prawda nigdy Gładysz się tego nie wstydził, że on jest samoukiem i amatorem, w tym to zawsze podkreślał i dlatego też ta krytyka była wykazana, że na niektóre te ćwiczenia może już nie przystają, są bardziej rozwinięte i tak dalej, no ale tutaj w ośrodku poznańskim była solidna obrona pracy Gładysza i też właśnie wiedziano, że Gładysz no, jest niewątpliwie tutaj autorytetem w tych sprawach, więc ta krytyka no, nie zaszkodziła Gładyszowi, Gładysz dalej robił swoje. Można powiedzieć, że drugim takim dzieckiem dla Wiktora Gładysza, jeżeli można tak powiedzieć, to było zaangażowanie w ruch drogerzystów. To właśnie tak było z zamiłowania, można powiedzieć, tego jego zawód, tak? Bo nie udało mu się zostać nauczycielem i w zasadzie został w handlu drogeryjnym. I to też poprzez swoją działalność w firmie Romana Barcikowskiego, gdzie praktycznie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. On na końcu nawet zostając współwłaścicielem firmy Romana Barcikowskiego, uczestniczył także w firmie, gdzie z sklepu oferująca produkty sprzedażowe właśnie podjęto decyzję, aby zamienić ten sklep w hurtownię, aby zaopatrzać inne drogerie. No to też właśnie profesor Dobek wspomniał w swoim wykładzie, że idealnie to pokazane jest w pamiętniku, w jego wspomnieniach, jak był no, niezwykle niezadowolony, jak Polacy kupowali w hurtowniach niemieckich, no to było dla niego niepojęte, że Polak nie wspiera Polaka. No ale także no, aktywnie działał społecznie w ruchu drogistowskim. W 1900 roku współzałożył Towarzystwo Młodych Drogerzystów, w którym to także towarzystwie przez szereg lat był prezesem w latach 1902 aż 1919. No, za tą swoją działalność został przez to towarzystwo uznany członkiem honorowym w 1910 roku, następnie w 1922 roku został mianowany, można powiedzieć, przyznany mu zostało jako tytuł prezesa honorowego. No i Gładysz w tym Towarzystwie Młodych Drogerzystów no, prowadził bardzo taką bogatą działalność. Organizował kursy doszkalające, wykłady, odczyty. To towarzystwo założyło także szkołę drogistowską i to wszystko miało służyć na celu oczywiście wyedukowaniu młodszego pokolenia, aby ci młodzi Polacy byli no, jak najlepszymi fachowcami w tej dziedzinie. W 1919 roku został prezesem Związku Drogerzystów Rzeczypospolitej Polskiej. To także właśnie dzięki jego działalności został później następnie doceniony przez ten związek. Wiele lat później, po II wojnie światowej, w 1947 roku wręczono mu złotą odznakę za zasługi. Ale oczywiście Wiktor Gładysz to nie tylko działalność w Sokole, to nie tylko działalność na polu drogerii, to także był niezwykle aktywnym człowiekiem społecznie w Poznaniu, także na innych frontach. W
Już widzimy, że 6 października 1929 roku został wybrany radnym miasta Poznania, co owocowało w kolejnych wyborach ponownym jego wyborem w 1933 i 1938 roku z ramienia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Był także członkiem zarządu hurtowni perfumeryjnej, zastępca prezesa rady nadzorczej w firmie Romana Barcikowskiego, członek rady nadzorczej firmie w Izbie Przemysłowo-Handlowej i w Banku Hipotecznym, wiceprezes Związku Właścicieli Domów i Nieruchomości, dział w Związku Towarzystw Kupieckich, więc no, ta działalność była bogata i wszechstronna. Tu w zasadzie można powiedzieć, że tym wiceprezesem Związku Właścicieli Domów i Nieruchomości został także ciut później, w swoim już dojrzałym życiu, był właścicielem dwóch kamienic w Poznaniu. No, ostatnie lata życia nie okazały się łaskawe dla Wiktora Gładysza. No, bardzo szybko w związku z jego działalnością społeczną zainteresowały się nowe władze niemieckie. W wyniku II wojny światowej już w 1939 roku został uwięziony w Forcie VII. Na szczęście nie na długo i został po kilku miesiącach z tego więzienia zwolniony. Ale to niestety nie zabezpieczyło jego przyszłości w czasie późniejszym. W 1940 roku przeżył obóz przesiedleńczy na Głównej, gdzie został przesiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. To właśnie też w pamiętniku są opisy tego pobytu na tych barakach. Notabene oni już, państwo Gładyszowie, się przygotowywali do opuszczenia, tak chyba przeczuwali, że ich przesiedlą. Część rodziny zdążyła wyjechać z Poznania. Oni mieli też taki zamiar, ale niestety nie zdążyli. No, przeszli tą gehennę tego obozu przesiedleńczego. Tam w pamiętniku są właśnie bardzo obrazowe opisy, jak to wyglądało, jak trwała podróż pociągiem wielogodzinna, gdzie przemarzały szyby. No, to po prostu jest właśnie wszystko pięknie opisane w pamiętniku. Gładysz to właśnie z rodziną przeżył, został przesiedlony. Mieszkał trochę czasu także w Borowej u swojego syna Bolesława. No, nieszczęście polegało na tym, że kilka miesięcy przed wybuchem Powstania Warszawskiego przeniósł się z małżonką do Warszawy. No i pech taki chciał, że Powstanie Warszawskie wybuchło właśnie, a Gładysz był można powiedzieć, w centrum tego całego wydarzenia. Wiele właśnie dni spędził w piwnicy, odcięty od informacji ze świata, ale to udało się także przeżyć i w 1946 roku powrócił już do Poznania, a kilka lat później przeniósł się do Buku, gdzie zmarł i został pochowany w 1951 roku. No, tyle w bardzo telegraficznym skrócie można powiedzieć o życiu i działalności Wiktora Gładysza. Myślę, że więcej informacji znajdą Państwo właśnie w edycji jego pamiętnika. On jest najlepszym opowiadaczem swojej historii, gdzie to bardzo barwnie i niezwykle ciekawie prezentuje swoje losy, a także losy swoich najbliższych. Właśnie wspomnienia Wiktora Gładysza są tutaj takim pretekstem do spotkania się z Państwem na kolejnej edycji Skarbów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. To właśnie Wiktor Gładysz pisał swoje wspomnienia już pod koniec życia, często znając wypadki, jakie się potoczyły. Wspomnienia są przechowywane częściowo w rękopisie, częściowo w maszynopisie, w archiwum rodzinnym pani Ewy Filipowskiej, wnuczki Wiktora Gładysza. Kopia maszynopisu została także włączona do zbiorów specjalnych biblioteki PTPN i jest przechowywana, a także udostępniana do wglądu, ale myślę, że i tak najbardziej powszechna będzie właśnie tutaj edycja źródłowa, która jest najłatwiejsza w dostępie.
No i Wiktor Kła też właśnie swoją uwagę poświęcił już od najmłodszych, spisywał swoje wydarzenia już od najmłodszych lat, z perspektywy właśnie no, tej osoby dorosłej, czasami wiedząc już, co się wydarzyło, oczywiście znając cały ten kontekst historyczny, no ale ta książka jest również kilka anegdot, zawiera, no, tutaj mogę przywołać myślę kilka, mam nadzieję, że nie zaspoileruję Państwu całej opowieści, ale bardzo fajne są właśnie też te opisy, jak był młodym człowiekiem, gdzie z okresu zaboru chodził do szkoły, gdzie pokazywał też tą tkankę społeczną, kamionny, gdzie pokazywał, że no, ta postępująca germanizacja na tyle nie przeszkadzała mieszkańcom, dopóki nie nakazano mówić mszy świętej odprawiać w języku niemieckim. Wtedy powstał bunt mieszkańców, no i zaczęły się tarcia polsko-niemieckie. O tych właśnie wspomnieniach późniejszych, to już Państwu wspomniałem, ale on także bardzo wiele miejsca poświęcił na opisanie właśnie działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, także towarzystw drogeryjnych, w których brał udział. No i można powiedzieć, że w pamiętniku jest także zawarty szczegółowy opis II wojny światowej z perspektywy cywila. Tu no niestety trzeba być takim troszkę uczulonym. On tak Gładysz w wielu miejscach przekazuje informacje, no, które można powiedzieć, że są takim odbiciem się propagandy właśnie. To też, albo też ilustrujące, że no, ten fragment pamiętnika mógł być tak troszkę tworzony na zasadzie dziennika, są podane daty dzienne bardzo często. Jest zapis, że w zasadzie widział, jak te mury getta warszawskiego są budowane i mieszkańcy zastanawiali się, jakie jest jego przeznaczenie i tak dalej. I tutaj można się spotkać właśnie z takimi anegdotycznymi, różnymi historiami, co zwykle należy podkreślić, że sam pamiętnik jest no, niewątpliwie bardzo ciekawym źródłem dla historii Poznania, także Wielkopolski. I myślę, że Państwa będzie mógł no, zaciekawić i że bardzo chętnie będą Państwo do niego sięgać, wracać, ale także, że będzie no, niezwykłą właśnie opowieścią bardzo ciekawego człowieka, który miał tutaj, który zostawił dla nas swoje wspomnienia. I ja Państwu bardzo pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że tak krótko bardzo chciałem, bo to jednak Państwo sami sobie najlepiej poznają Wiktora Gładysza poprzez przeczytanie jego właśnie pamiętnika. Natomiast to jeszcze nie jest koniec atrakcji, których dla Państwa tutaj wraz z pracownikami Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zaplanowałem. Teraz bym poprosił Panią Beatę Karwalską, kustosz Archiwum Państwowego w Poznaniu, która jest właśnie autorką scenariusza wystawy znajdującej się za Państwa plecami, a do powstania tej wystawy także przyczyniły się materiały przekazane przez rodzinę Gładyszów. I sama wystawa powstała w 2021 roku. Jej premiera miała miejsce w czerwcu, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i powstała w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległe, więc Panią kustosz serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że nam więcej opowie o samym projekcie, o wystawie i tak dalej. Tak, reprezentuję właśnie Archiwum Państwowe w Poznaniu. Archiwa państwowe otworzyły się na archiwa rodzinne, archiwa domowe w 2013 roku dopiero. Tak oficjalnie można powiedzieć, ponieważ otwarte były zawsze. Ja akurat ta wystawa, którą tu w części Państwa mówię, bo to nie jest cała wystawa, została przygotowana na podstawie materiałów archiwum. Tak, jeszcze go się tak, dobrze. Dobrze. Myślałam, że to jest lepiej słychać, nie? Tak, jeszcze raz zacznę od początku. Reprezentuję Archiwum Państwowe w Poznaniu. Mamy tutaj przed Państwem, znaczy za Państwem, ja mam właśnie przede mną, za Państwem jest fragment wystawy dotyczącej materiałów archiwalnych zawartych w archiwach rodzinnych. Archiwum Państwowe kojarzy się zawsze z taką właśnie dokumentacją urzędową, oficjalną,
A w 2013 roku archiwa państwowe otworzyły się na archiwa rodzinne domowe. Tak oficjalnie trzeba powiedzieć, bo archiwa rodzinne, archiwa państwowe zawsze były otwarte, proszę Państwa, na archiwa rodzinne, majątkowe, domowe. Tutaj ta wystawa jest właśnie stworzona z materiałów archiwalnych, zespołów archiwalnych, przekazanych do naszego zasobu archiwów państwowych już w latach 90. Są plansze dotyczące rodziny Celiny Chojnackiej, które właśnie trafiły do nas w 1992 roku. Natomiast archiwum rodziny Gładyszów trafiło do nas częściowo w 2011 i po śmierci Andrzeja Gładysza, o którym zaraz sobie powiem, dopiero w 2014 roku. Także to jest rzeczywiście świeża sprawa już po rozpoczęciu w archiwach państwowych akcji Archiwa Rodziny, ale jak zapoczątkowane było jeszcze przed całym projektem dotyczącym archiwów rodziny. Jak się okazuje, proszę Państwa, archiwum rodziny Gładyszów do wczoraj, nie wiedziałam właściwie nawet do dzisiaj, po prostu nie kupienia wydawnictwa Wiktora Gładysza, jak oni byli spokrewnieni, a jednak okazuje się, że byli. Karola dziadek i tutaj pana Andrzeja, pana Mariana, właśnie tych dwóch osób reprezentowanych przez właśnie, czy najwięcej zbiorów, które mamy właśnie w tym archiwum rodziny Gładyszów, to był Mariana też dziadek i oni byli braci, urodzeni jeszcze pod koniec XVIII wieku. To jest to wspólne połączenie. I proszę Państwa, na pierwszej planszy mamy właśnie fragment drzewa genealogicznego stworzonego w 1940 roku przez Mariana Gładysza. Tam jest zaznaczona linia właśnie Mariana i Pawła i Andrzeja, który był sędzią, o którym zaraz już powiem, troszeczkę powiem. Przepraszam za chaos, ale trochę się zdenerwowałam. Przez to, że za cicho mówiłam, nie wiem, że mikrofonem i trochę by było mnie to zrykło, ale może za chwilę wrócę już, się uspokoi. Więc proszę Państwa, tam jest taki fragment właśnie drzewa genealogicznego, na którym jest linia właśnie Andrzeja, Mariana i Pawła. Jest druga kartka w zasobie, jest przygotowana właśnie na filmu, na którym jest linia Wiktora i Karola. Jest zaznaczona nawet ilość dzieci, że miał 8 dzieci, czyli nie wiem, informacji możliwe, że Maria Gładysz o tej jednej, o tym jednym dzieciątku, które mu zabrakło po prostu. Ale widać, że Maria Gładysz wiedział o tym, że właśnie z Wiktorem jest ukrytny. Tylko na tych właśnie drzewkach niestety nie widać tego połączenia. Tam na samej górze są rzeczywiście informacje, że Jan i brat właśnie Jana, coś tam właśnie jest też o majątku, który dzierżyła ta osoba. Ale właśnie nie ma tego połączenia, tam brakuje jednego pokolenia, jak są dążącym, że to właśnie jest zapowiadane. Także proszę Państwa, ta wystawa w ogóle zaplanowana była w 2020 roku jako wystawa stacjonarna w archiwum państwowym. Ale przyszło COVID, zapanowało całym światem i postanowiliśmy z dyrektorem przerobić tę wystawę stacjonarną, dlatego że można by było po prostu zaprosić gości do siedziby, do archiwum, żeby obejrzeć. Postanowiliśmy zrobić tak zwaną wystawę treningową. I wybrać tutaj, jak powiedziałam na początku, na wstępie materiały archiwalne, już przechowywane u nas w archiwum przez dłuższy okres. I właśnie padło na rodzinę Gładyszów. Proszę Państwa, te archiwa rodzinne przekazane do nas właśnie zostały tylko też dlatego, że te osoby nie miały potomków, których mogłyby te archiwa rodzinne przekazać. To jest taki właśnie wyznacznik tych dwóch zespołów archiwalnych, które tutaj Państwo mają zaprezentowane. Są te pokazane też te materiały archiwalne w taki sposób, żeby pokazać, jak w większości wypadków archiwa rodzinne są przechowywane w domu. Czyli brakuje właśnie informacji o osobach, które są na zdjęciach, na przykład nie są one wpisane. No bo jeżeli chodzi o dokumenty, to łatwo można się domyślić, czytając ten dokument, kto wystawcą jest, czego dotyczy ten dokument. Także tutaj na tej stronie nie ma problemu. Najgorzej jest ze zdjęciami. Ale właśnie wracając do tych naszych informacji. Marian Gładysz, wiemy, że był właśnie z wykształcenia prawnikiem. Mimo że rodzice bardzo chcieli, żeby on został prawnikiem. Proszę Państwa, on się przeniósł
jakby nie posłuchał rodziców, wbrew rodzicom, nawet nie ukończył ten kierunek i rzeczywiście pracował jako zarząd statut. Co potem się wiązało z tym, że rzeczywiście miał problem po 1945 roku ze znalezieniem pracy. I tam właśnie też jest jakby taka ciekawostka pokazany album z opisanymi zdjęciami na tej pierwszej planszy. Także to też chwała za tą rodzinę Gładyszów, że częściowo te zdjęcia opisywali. Jest na tej pierwszej planszy też informacja o tym, że jest oświadczenie mówiące o tym, że Marian Gładysz był powstańcem Wielkopolskim. Mimo że on był już wtedy prawie 40-letnim mężczyzną, wziął udział w powstaniu Wielkopolskim. I proszę Państwa, to, że on nie posłuchał Marian Gładysz rodziny i nie został prawnikiem, ziściło się później, kiedy miał sam swojego syna. Miał córkę dzieci, przepraszam, dwie córki, jednego syna i syn postanowił być prawnikiem, a dokładnie sędzią. I przez 40 lat pracował rzeczywiście na sali sądowej. Był również prezesem sądu rejonowego przez lata. Miał różne zainteresowania, między innymi był jednym z członków reaktywujących, założycieli reaktywujących Bractwo Piłkowe. I też bardzo interesował się sportem, między innymi piłką nożną. Także tutaj widać tradycje rodziny są zachowane, mimo że to jest linia boczna od Wiktorii. I na drugiej planszy mają Państwo właśnie są informacje o przebiegu pracy zawodowej Andrzeja Gładysza. Co też bardzo ciekawe, są zdjęcia właśnie nawet z sali sądowej, co uważam, to się może zdarzyć. Trzecia plansza z właśnie zasobu archiwum rodzinnego Gładyszów dotyczy, no ja nie wiem to nazwać, bo to może wszystko zabrzmi, ale to co, czy taka kolekcja, tak? Kolekcja Andrzeja Gładysza, sprawy solidarnościowe, jak Państwo zobaczą, no, to jest właśnie duże opracowanie, znaczy jak to się nazywało, nie było, tak, różne różnice. Powiem Państwu, że nie zostało to tutaj umieszczone na tej planszy, ale było bardzo ładne zdjęcie, które też się wpisuje w ten czas covidowy. Było zdjęcie rodziny Lecha Wałęsy ze wszystkimi dziećmi i była dokładnie data, już teraz na przykład w sobie, był to rok 1986, prawdopodobnie wybory do Sejmu i było dopisane ręcznie w tym zdjęciu zostań w domu. Czyli to co w 20 roku też musieliśmy po prostu przechodzić, praktykować, to już było, także wszystko już było oprócz nas. I następne, to żeby tylko te trzy plansze mówią nam o tym, to jest taki właściwie fragmencik naprawdę o przepasnym zespole archiwalnym dotyczącym rodziny Gładyszów. To, co Państwo już mówiłam też właśnie o spuściźnie czy archiwum rodziny cywilnej Pomiackiej, to są następne trzy plansze. To jest też taka ciekawa rodzina, właściwie charakterystyczna tutaj chyba dla Poznania i Wielkopolski. To jest rodzina polsko-niemiecka. Stanisław Koniacki, nie znam niestety dokładnie biogramu, ale właśnie był inżynierem. Prawdopodobnie studiował w Berlinie i tam poza Marię Sannerów, nie wiem, znaczy do końca nie wiem, czy ona była rzeczywiście, miała pochodzenie niemieckie, czy po prostu urodziła się w tym Berlinie też, a z rodziców Polaków na przykład. Nie wiem, tego nie zbadaliśmy do tej pory. Mieli dwie córki, właśnie tą rzeczoną Celinę i Kazimierę. I teraz Celina została, proszę Państwa, lekarzem, a Kazimiera wstąpiła do zakonu. I ona, właśnie ta Kazimiera, przechowywała całe to archiwum rodziny, swojej własnej rodziny. Znaczy, to może są trzy pokolenia właściwie rodzin Kojnackich. I po jej śmierci klasztor przekazał do nas, do naszego zasobu archiwum państwowego w Poznaniu w 1992 roku. No, po prostu nie mieli tego komu przekazać. Tam są też bardzo interesujące materiały. Tutaj jest też tylko wycinek obrazujący właściwie życie Celiny Kojnackiej. I to, że mimo, że to była rodzina właśnie przez długie lata mieszkająca w Berlinie i przybyła do Poznania w 1924 roku, to właśnie bardzo patriotyczne, to co Państwo mogą zobaczyć na jednej planszy, są takie akcenty właśnie bardzo patriotyczne polskie. Zresztą Celina i Kazimiera, one bardzo dobrze mówiły w języku polskim. Także tak widać, że kultywowano właśnie tą narodowość ojca, można powiedzieć, tak, jak z naszej perspektywy. Na kolejnej, przedostatniej planszy są właśnie zdjęcia przedstawiające świadectwa. To też jest taka ciekawostka, że Celina Kominacka ma takie ciekawe imię. W niemieckich szkołach była popisywana jako Cesia, a w polskich jako Celina. Także nie wiem, czy Polacy chyba większymi formalistami po prostu, czy Niemcy jakoś bardziej chcieli, no nie wiem, tą dziewczynkę przyciągnąć. No nie, trudno powiedzieć, ale bardzo ciekawe takie spostrzeżenie Cesia a Celina.
Właśnie na ostatniej planszy jest potem informacja o Celinie jako lekarce. Obroniła doktorat, proszę Państwa, skończyła studia w 1937 i niestety przez wojnę, też bardzo doświadczona, to zaraz też szybko powiem, nie ukończyła, nie napisała doktoratu. Doktorat napisała dopiero po wojnie. Niedługo się nie nacieszyła, bo zmarła w 1951 roku, ale pracowała cały czas jako lekarz od tych lat 30. Nawet w czasie okupacji. Proszę Państwa, w 1943 została aresztowana. To jakaś taka była denuncjacja właściwie, ale prawdopodobnie mogło też się zdarzyć, że coś po prostu też na rzecz Polaków robiła, ale nie to, o co ją tam posądzano po prostu. Została uwięziona w Forcie VII, przewieziona potem do Auschwitz, a następnie do Ravensbrück. Także do właściwie 1945 roku, do momentu wyzwolenia obozu w Ravensbrück, była tam uwięziona. Wsiękła z jedną z koleżanek i 17 maja 1945 roku trafiła do Brukseli. Niestety z rodzicami już się nie spotkała. Ojciec zmarł w 40 roku, mama w 45 jeszcze przed wyzwoleniem. I tak jak mówiłam, że właśnie to ciężkie warunki, w jakich jej przyszło żyć właśnie w obozach. I mimo, że ona pracowała cały czas jako lekarka w tych obozach też, no, poskutkowało tym, że zachorowała i mimo, że też czynnie pracowanie było na lecie, no zmarła w 1951 roku, jak to powiedziałam. Tam jest taka ciekawostka na jednej z plansz Celiny Chojnackiej, list profesora Adama Brzoska, którego była studentką i którą po prostu bardzo, bardzo cenił i kontaktował się nawet właśnie, był takim przyjacielem, można powiedzieć, rodziny. Napisał potem list właśnie do Kazimiery po śmierci już Celiny, informujący, że po prostu dała z siebie wszystko i to biedne serce nie wytrzymało, bo rzeczywiście zmarła na samo serce. Proszę Państwa, zachęcam do obejrzenia wystawy, zachęcam również Państwa do tego, żebyście swoje archiwa rodzinne gromadzili, pytali o nie. Nie wiadomo, jakie terenie tam macie. Tutaj przykładem jest pani Ewa Wilkowska i wydanie pamiętnika. Jeszcze tak nawrócę do pana Mariana, bo też on również napisał pamiętnik i ten pamiętnik jest w naszych zbiorach archiwum państwowego. Także może kolejna pytanie tego. Wiem, że w tym pamiętniku jest bardzo ciekawie opisany właśnie udział jego w powstaniu wielkopolskim między nimi. Ale zachęcam właśnie Państwa do gromadzenia, do dbania o archiwum rodziny. Ewentualnie, gdyby Państwo nie mogli tego po prostu przygotować u siebie w domu do archiwum rodzinnego, to zachęcam również do przekazania do archiwum państwowego. To tak przyszedł, bo ja zawsze uważam, że archiwum rodzinnego, najlepsze miejsce na archiwum rodzinnego to jednak jest archiwum w domu, czy miejsce w domu, żeby służyło tak rodzinie i potomkom, ale jeżeli przyjdą takie pieniądze, że mi będzie pozostawić, to oczywiście zachęcam. I zachęcam również do oglądania tych wystaw na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu, w zakładce Edukacja. Jest następna podzakładka wystawy wirtualne i tam rzeczywiście wszystkie te plansze można sobie na spokojnie obejrzeć, nie tylko tej wystawy właśnie Drogi do Niepodległej, Rodzinne Drogi do Niepodległej, ale również zachęcam do innej wystawy o rodzinie Czekalskich, też była bardzo interesująca. Ona akurat doczekała się premiery w 2020 roku, już niestety w czasach pandemii, ale była wcześniej zaplanowana. Też właśnie o takich niezwykłych ludziach oddanych właśnie też rodzinie. Też nie mamy powiem tak, że za dużo informacji o tej rodzinie. Trzy pokolenia, ale piękna wystawa powstała, świadcząca o tym, że tam kobiety i mężczyźni naprawdę mieli bardzo na sercu właśnie ojczyznę i przyczynili się do tego, że mamy tą ojczyznę niepodległą i byli bardzo wykształconymi ludźmi. Także trzy pokolenia i powiem tak, że nawet te pan małżonki. Także ci mężczyźni byli bardzo świadomi na ten czas, że wybierali sobie za małżonki kobiety wykształcone. Także zachęcam do obejrzenia na wystaw rodziny. Tym bardziej ja taką mam cichą nadzieję, że może się uda Państwu po prostu złapać taką bakcylę, brzydko mówiąc, żeby właśnie zadbać o swoje właśnie rodzinne archiwum. Także dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję panu Kustosz. I w zasadzie nasze wydarzenie kończy się dla użytkowników internetu, trochę czuje się jak prezenter w Faktach TVN, gdzie zaprasza do TVN24 na Fakty po Faktach. Ale tutaj dla Państwa siedzących w sali mamy zaplanowany jeszcze
już taki bardziej luźny moment spotkania, koncert muzyczny, a następnie zapraszam do sali obok na mały poczęstunek oraz lampkę wina. Natomiast najpierw koncert muzyczny, który na fortepianie zagra dla nas pani Alicja Kośnik, absolwentka Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Instrumentalnym o specjalności fortepian. Współpracowała także z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, Filharmonią Gorzowską czy Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Natomiast obecnie pracuje jako akompaniator, bardzo dziękuję, i korepetytor wokalistów Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz dokształca się w klasie klawesynu u profesor Marii Banaszkiewicz. Współpracuje również z chórem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wokalu będziemy mieli okazję usłyszeć pana Michała Hańce, absolwenta studiów magisterskich na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej imienia Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Równocześnie do studiów wokalnych studiował także filologię klasyczną na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, a obecnie jest doktorantem w Szkole Nauk o Języku i Literaturze UAE. A w swojej pracy naukowej zajmuje się liryką łacińską Macieja Kazimierza Sarbieskiego. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam.